wszystkim, ja jestem Krotor i wracamy do kostki Subnautice Beyond Zero. I tu gadał do nas jakiś koleś, albo coś takiego, konstruktor prawdopodobnie. No zobaczymy. No. 2 dni. Yes, okay. Hurrying. Okej. O, terminal. Czyli muszę go pobrać do tabletu? Tak? Tak to widzą? Chyba jakoś tak to chcą. Włóż nośnik pamięci. Odkurz. Brace? O kurde. A to świn. A mój tablet! Co on odpierdziela? Ła, po oczach. Do mózgu mi wchodzi. A. Transfer complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. A to świnia. Oszukał mnie. O! Spotkaj, co te rozumną. Seno, biorę dźwięk. Uuu, się sypło. This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Tak to sobie wmawiaj. Ale teraz masz obcego w głowie, a kostki się sypły. Architekta. Ciekawe. Kostka przechowująca architekta. Podczas gdy cywilizacja ludzka od wieków starała się przeprowadzić pełną digitalizację jaśni, gatunek architektów widocznie zdobył ten święty graal technologii przedłużania życia już dawno temu. 35 bitów na elektron. Spoko. Okej. Ogólnie wyszedł w końcu teaser do Subnautiki 2. Więc tam już jakieś... W sumie ciekawe, czy to nowa planeta jest, czy do starej, do tej będziemy wracać. Może inny czas po prostu? Ciężko powiedzieć. Ale tam pokazali jakiegoś jednego dupnego stworka. Sea Truckiem chyba tam pływali cały czas, o ile dobrze tam widziałem. No i oddycharka, wiadomo, takie rzeczy. Czyli co, obcy w głowie, świnia. Ciekawe co, może mi będzie prowadził przez grę teraz trochę. Odbierz telefon, co? You are probably wondering who I am. My name is Alan. I belong to the people your kind calls architects. It is my understanding that you did not intend to give me permission to share your storage medium. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. I have added the information to your data bank. Coś będziemy you robić. Will need to find the necessary components. It will require a search. I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates. A, to jest stare. Ciekawe, czy będzie wszystko z nami gaworzył. Ale nie dał żadnych schematów, przynajmniej tak mi się zdaje, co my tu mamy. Kapsuła, baza, tok stacji Delta, ostatnia lokalizacja tej babki. A wrzucił nam tutaj coś? Nic. To trochę poczyszczę, żeby ten... Termos może się przydać, oddycharkę już mamy. Nie, niestety nic nam nowego nie dał. Ale kostki jonowe są, może da nam baterie jonowe. Się przydały, żeby nie musieć się z tym i tak dużo bawić. Głównie w sumie na razie padają mi te z Seaglide'a. Dobra, ja się dam do bazy zobaczyć, czy tam coś nowego się pojawiło, jak tam dopłynę.
do fabrykatora. A... no w sumie tak. Zapomniałem, że tutaj od razu mam bazę nad tym. A jak nic nie będzie, no to będę musiał się udać do niej, do tej babki. Chyba, że uda mi się znaleźć więcej... rubinów, albo tą dziwną roślinę. Musiałbym pokombinować z tą rośliną, żeby ulepszyć... to cudo. Na włókno syntetyczne właśnie. Może sobie od razu oznaczę, żeby... ścinek spiralencji, czyli muszę znaleźć jakimś sposobem spiralencję. Cokolwiek to jest. Tu nic, tu nic. To muszę kiedyś tam też wziąć, ale to mniejsza z tym. Aha. Dobra, ja sobie pozbieram trochę rybek na pićku głównie. A potem popłynę... a w sumie może też poszukam spiralencji przy okazji, nie? Może się uda znaleźć, a jak nie, to trochę popływam, żeby ją spróbować znaleźć. Właśnie to robię. Dzięki, że pytasz. Dobra, pojedzone popity. Ekwipunek poczyszczony. Rubinów mam dwa. Okej. Okay. Jeśli mam dwa rubiny, to będę mógł zrobić... nie będę mógł zrobić, jeszcze potrzebuję jednego, żeby mieć jeden na włókno syntetyczne i dwa na moduł głębokościowy. Tutaj potem nikiedy kiani, no to zakładam, że trzeba będzie troszkę głębiej zejść. Aha, dupa, już zaparkowałem. Dobra, teraz celem myślę będzie wypłynięcie na jakieś wody, poszukanie tej spiralencji, czy co, jak to się nazywało, i modułów dodatkowych do tego Seatracka. Bo na razie to jesteśmy tylko z główką, a chciałbym troszkę więcej tych rzeczy mimo wszystko odkryć, zobaczyć, co tu się dzieje, co z czym się spina. Więc... o, wiem, gdzie płynę. Z powrotem do tej bazy... kurde, teraz nie wiem, czy na te wszystkie rośliny nie patrzeć, poszukać, czy któreś to nie jest spiralencją. Nope. Nope. Popłynę z powrotem do tej bazy, co miała tą dużą dziurę. I spróbuję spłynąć tam głębiej troszkę. Może się uda. No, w sumie ciekawe. Seatrack mi się naprawił po zaparkowaniu w... w czym? W doku. Aha, jeszcze gdzieś był ten moduł do znalezienia, o ile dobrze pamiętam. Testowy dla tej wieży radiowej, ale to by trzeba było ten wrak znaleźć, więc no nie pozostaje mi nic innego jak eksploracja na tą chwilę. Bo nie mam nic, żeby tworzyć nowe rzeczy. Kurde, chamsko tutaj jest, bo jesteśmy w takim jakby kraterze. I ciężko jest gdzieś się przedostać, żeby spłynąć głębiej. Trzeba się troszkę naszukać. Ale spróbuję w sumie popłynąć w stronę tego sygnału. Jakimiś tutaj szczelinami, może gdzieś będzie niżej do spłynięcia. 300 metrów można poszaleć. O, na przykład tutaj. O, tu jest to właśnie, gdzie chciałem spłynąć. Spoko. Czyli... tutaj nic nie ma jako tako. A tu się skubaniec nie zmieści. Szkoda, że tych drzwi nie da się otworzyć albo przepchnąć. No, dawaj puchniutki. Kurde, dupa. Dobra. Próbuję tam spłynąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej na ziumrę. Diamenty chociaż. Wstępnie szpoko. O, tu tlen. O, rubin, właśnie. Dobra, rubin w takim razie zapewniony, żeby mieć wystarczającą ilość. Ale...
Planeta roślin? Co to jest? Cóż to jest? A, termalny. Takie fajne i niefajne. Bo i tak tego na razie nie użyję. Albo w ogóle, bo ostatnio mnie wkurzał, że się rozłączały te łączniki w jedynce. Dobra, cały jest zbadany. Tutaj jeszcze więcej. Kurde, jeszcze więcej? Prosiut. Witaj, książę. O, fuck. O, skacze skubany. Oczep się. Nawet go nie będę skanował na razie. Bo nie chcę czasu tracić na rzeczy, które nie są mi na tą chwilę potrzebne. Palnik laserowy. Czyli też się przyda tutaj. 1/3. Rozetnij, aby otworzyć. Ale świnie. O kurde, ale bydle. Tak patrzę. O, właśnie. Tlen mi się zaczyna kończyć. Więc zaczynałem po cichu panikować. Ale coś tu mamy dalej, tak? Zerownia skanująca. Powiedz, że to będzie wszystko. Czy cztery muszę mieć jednak? Cztery, bingo. Ale trzeba stąd spadać. Bo jak nie znajdę tlenu, to będę... no. Kaput. A widać inne takie cuda. To mi pozwoli wypłynąć. Przynajmniej na to liczę troszkę. Myślę, że tu za chwilę spłynę, no bo teraz dużo czasu zeszło mi na przeszukiwanie tego. Więc następnym razem jak spłynę, będę już ciutkę dalej, nie? Nie będzie trzeba tyle przeszukiwać, a powinno mi to dać troszkę dystansu do przełożenia. Może będzie więcej tych z tlenem elementów. Czy ja mam zapasową baterię w razie czego? Nie. Z wykrywacza trzeba wyciągnąć. Nikt go nie lubi. Nie, no dobra, ja go nie lubię. Według mnie... no. Kiepsko działa. Dobra, teraz tak. Tu mam zapas tlenu. W razie czego. Tutaj można popatrzeć, co jeszcze jest do skanowania. Moduł ulepszenia skoku odrzutowego prun. Poko, co darmożkę? Nie wezmę? Oh, hey, Parvin. Can I get you to sign off here? What is all this? I don't know. Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later. Ah, alien science nonsense. I wouldn't say that. You should ask her to show you some of her findings. It's pretty interesting stuff. There might really be someone down there. You ask me. The scientists have too much control over here. What? I'm serious. Look around you. This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment. Their bases, their scanners, even your little sea trucks. I wouldn't call them little. Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin. Ah, tell Lillian she's wasting her time. There's nothing down here but workers, and we already know we don't spark her curiosity. Nie chciałem przerywać, bo gadali. Co my tutaj mamy? Latarka czołowa. Może się przydać. Dzięki. Kolejny PDA. Niewyjaśnione technologie jonowe. No, czyli bateryjki może. Ale ciekawe, czy to będzie się dało odkryć. 54, ale chcę to zeskanować. I chyba się wrócę do bazy, żeby to zrobić. Bo z tym to powinno być wręcz cudownie. A, tam jest wierteło. Kurde, obym zdążył. Po drodze mam dwa zapasy tlenu, więc powinno być git. I mam wiertło, mam... tak, wiem właśnie.
O, ten się pojawił, dobra. To powinienem zdążyć. Dobra, to ja sobie stąd na spokojnie wypłynę. Wrócę się do bazy i zrobię ten kombinezon, o ile będę w stanie w sumie. Zresztą, jak wrócę do tego C-Tracka, to zobaczymy, czy będę w stanie od razu to zrobić, czy będę musiał coś ciekawego, bądź też nie, znaleźć w tym, nie? Ale jakbym tu zszedł, no to tu są parę tych rut. Coś tu się świeci. O, kolejny PDA. Sobie zaraz poczytam też. Dobra. Jestem w sobie. Teraz mamy tak. Wrak Aurory odnaleziony są ocaleni. Altera opublikowała nagranie głosowe potwierdzające istnienie osób, które przeżyły katastrofę Aurory. Zostały one przesłane przez statek handlowy Sunbeam, który wykrył ich sygnał SOS, gdy przelatywał w pobliżu miejsca katastrofy. Zostały one przesłane przez statek handlowy? Aha, nagrania głosowe, dobra. Ja teraz tu jednego z swoich ptaszków. Wygląda na to, że mają szum ocalałych. Zbliżymy się, by lepiej się przyjrzeć. Chociaż nie jest znana ani liczba ocalałych, ani prawdziwy stan statku, Aurora wylądowała na planecie 4546b z praktycznie nienaruszonym kadłubem. Co? Przecież to wyglądało jak rozpieprzone. Chyba, że potem wybuchu dopiero. A, już nie wiem. Planeta ta jest mniejsza niż Ziemia i prawie całkowicie pokryta wodą. Zakłada się też atmosferę zdatną do oddychania. Wszystko to budzi nowe nadzieje. Czyli kolonizację chcieli machnąć. Sunbeam został zidentyfikowany jako 5-osobowy statek towarowy, niewystarczający do ewakuacji załogi lub ładunku z Aurory, ale prawdopodobnie wystarczający do oceny sytuacji i przekonania udziałowców, że ich inwestycja jest bezpieczna. Przesył informacji z tego obszaru kosmosu jest opóźniony o co najmniej jeden miesiąc, sporo. W międzyczasie Altera pracuje nad wszystkimi możliwymi rozwiązaniami, w tym nad innowacyjnym pomysłem przeniesienia projektów specjalnie zaprojektowanej rakiety ratunkowej, która może być zbudowana z materiałów pozyskanych z Aurory i z samej planety. Gdyby członkowie załogi mogli rozpocząć swoją długą podróż do domu w tej chwili, zespół ratowniczy mogłyby spotkać się z nimi w połowie drogi, co skróciłoby czas powrotu o miesiące. Na podstawie tych raportów ceny akcji Altery wzrosły do ich kwartalnego szczytu. Świnie znowu się bogacą, nie? I druga rzecz... O. Tego może nie będę już czytał. Jakby ktoś chciał sobie zapauzować i przeczytać. To tu jest. O, tu jest ciekawe. Sunbeam milczy od wielu miesięcy, nie podając żadnych nowych informacji. Ekipy ratowniczek kontynuują długą podróż do układu 4546. Sunbeam milczy od wielu miesięcy. Czyli to przyjmują, że... Że jednak był zastrzelony? Że nie wszystkim udało się go uratować, tak jakby? Ciekawe. O! Teraz dopiero patrzę. Części architekta. Składniki nieznane. Ciekawe, czy nam to gdzieś poda. I prąsut. Dobra. Raz. Siarka mam. Niklu nie mam. No to jestem w dupie. I tu też włókno. Szajse. Diamenty mam, lit mam, tytan mam. Nie, litu bym musiał znaleźć. Tu tak samo muszę znaleźć. Nie mam niklu. I gdzie ja bym nikiel znalazł? To skoro nie mogę tego zrobić, to chyba nie mam się co wracać. Więc może tam spłynę jeszcze raz? Co mi szkodzi, nie? Teraz zapłynę jeszcze dalej. Chyba. Zawsze to 5 tlenu więcej. No zakładam, że jak tutaj spłynę głębiej, to ten nikiel znajdę. Jeśli znajdę nikiel, to mogę zrobić od razu kombinezon. No a jeśli zrobię kombinezon, to będę mógł się tutaj wrócić z tym kombinezonem właśnie. I na swobodnie tutaj posprawdzać niektóre rzeczy, się poprzemieszczać. Spróbuję tu w lewo się przepłynąć chwilę. Aha, ciebie już mam chyba, dokładnie. Co jest? Wygląda jak ten, co przed chwilą miałem. Ten części organiczne architekta. Well, yes.
If you continue searching, I may regain some of my connection to the network. Super. Piece by piece. Dobra, spoko. O, jakieś jajo. A wezmę. New technology acquired. Kwantowy? Co ty gadasz? Co to jest kwantowy schowek? Ten był kwantowym schowkiem. Gdzie bym się schował? Kurde. Ender chest Minecrafta. Co ty gadasz? Dobra, tych jaj też za dużo nie chcę brać. Świetlika mam. Ale niklu nie ma. Kurde. Ciekawe, to co, tak wyglądają ci? Obcy? Takie czterokopytne? Jak to nazwać? Centaury. O kurde. Obcy to centaury. To nie ma sensu. Znaczy, ma dużo sensu. Nie no, nie wiem. Troszkę nie ma. Może łatwiej się im tak przemieszczać, czy cholera wie co. Dobra, muszę się wrócić tu w prawo pod tlen i dopiero płynąć dalej. Chyba niestety nie ma tu niklu, przynajmniej ja nie widzę. No, a właśnie. Halina mnie tutaj popędza. Co to jest? Srebro. Już się wystraszyłem, że to jest nikiel, nie? Ale tyle szczęścia nie ma. Znaczy no, szczęście i pecha zarazem, no bo i tak tego bym nie wywiertał bez kombinezonu. What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine a thousand strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Alan, głupoty ciśniesz. Chodź sobie. W jedynce jako tako nikogo nie spotkaliśmy z tych architektów. Więc tam było założone chyba, że po prostu już ich nie ma. No ale też chyba było, że... O, coś nowego. Też było, że właśnie są w komputerkach, cyfrowi bardziej. No cóż. O, tu jesteś, kurde, szukam, co tu jest? Taki brzydki mały. A to statek obcych czy grzyb? Chyba grzyb. Wygląda jak chata, nie? Muszę tam zaraz popłynąć. Kurde, jeden litu tylko znalazłem. Ale w sumie do prąsiu to starczy. Gorzej z wiertełem. Ale ta spirulina jeszcze. Nie no, ja chyba jestem jakiś lekko pośledzony, ale nie rozumiem tej baby, nie? Jak gada. Według mnie jest tak niewyraźna. Dobra, zobaczę, czy to jest ta spirulina. Więc cieszę się, że w dwójce wrócili do bardziej klasycznego podejścia, jeśli chodzi o głos PDA. Bo ten... No mnie odrzuca. Delikatnie powiedziawszy. Jak się tego wpływa z dołu? Kurde, no trzeba zobaczyć. Aha. Cewiopław ogrodowy.
chyba dołu. A! Znaleziony. Więcej. Biorę zapas od razu, nie będę się pieprzył. O, może to będzie... Myślę, że mnie dziabnie przez... Ach, szalenić go, tak słyszałem. Ile tego jeszcze mogę zmieścić? Jeszcze dwa. O. To ci zostawię. Ci tu urośnie w środku. Git. Ile tego mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Starczy. Można się stąd wydostać. Przez tunel magiczny. Albo przez czarną dziurę. Ciekawy zamysł z tym grzybkiem, czy się do środka wpływa. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Dobra, i gdzie to jest? Signal location. Kurde, to pierd daleko. No troszkę nie na moją głowę w tym momencie. Bo jesteśmy zupełnie praktycznie po drugiej stronie. Ile jest do bazy, tak szczerze? 1000. A to jest 1250. No zaraz po kapsule to jest najdalej wysunięty element, do którego bym musiał dopłynąć. Obsrał. Kurde, więcej grzybków? No, to wychodzi. W sensie, no więcej, drugi. Chciałbym znaleźć ten nikiel. Ale chyba... Wrócę się po... Moduł głębokościowy, no bo tak, skoro mogę go zrobić... To chyba będzie najrozsądniejsze... Teraz. Bo tutaj będę mógł potem spłynąć na ten, nie? Na fajne głębokości. A będę musiał przepłynąć ile? Kilometr na południe w zasadzie. Ciutkę na lewo. Więc nie tak źle, nie tak źle. Spiruliny posiane, czy tam zasadzone bardziej. Można zrobić jedno włókno. I na ciebie potrzebuję... Szkło emaliowane. Trzeba potrzebuje na szkło emaliowane. Tak w kółko, nie? Dobra, chociaż wszystko jest. Taki pizz. Więc szkło. Szkło emaliowane. I jeszcze moduł z ciebie muszę dostać. Czy ja właśnie tutaj mogę wyciągać moduły z niego? Głupie. Kurde, i teraz co? Muszę go wziąć, wypłynąć, podnieść moduł, wpłynąć z powrotem. Nie podoba mi się. Niejadalny pędrak. A to hultaj. Dobra, muszę skrzyneczkę dorobić. Co mi podpowiada, że nie wiem, czy mam kwarcu, żeby skrzyneczkę dorobić, ale mogę tą małą wiszącą machnąć, nie? Co jest? Może być tu jeden pies. Czy to naprawdę nie potrzebuje baterii? What? No chwila. Dwa tytanu. Skrzyneczka. Hmm.
Wymień źródło zasilania. Brak energii. A tutaj szafeczka poszła. Co jest? Dobra, takiego plot twista się nie spodziewałem. A zobaczmy jeszcze, ile tam wychodzi z tym zagłębieniem. Teraz po modyfikacji. Pik. 650. No i teraz można zwiedzać okolice. Co w sumie daje mi, że przy okazji sobie zobaczę, co tam trzeba, bo chyba kianid był potrzebny do kolejnego elementu. Ale nie jestem już taki pewien. Nikiel, kianid. Tutaj kianid, nikiel. I do samego zrobienia potrzebuję niklu. Lipa, trochę lipa. Dobra, ja sobie nazbieram znowu trochę rybek, bo nie mam picia, jedzenia. A potem się gdzieś popłynie chyba, nie? Latarka czołowa wymaga baterii jonowej. Ciekawy obrót sprawy, muszę przyznać. Fantowy schowek. To mogłoby się przydać, żeby mieć zawsze przy sobie i jedzenie mieć. O, tutaj spoko. To mam. Tego nie zrobię. Nie no, w sumie trzy rubiny spoko. To też bym zrobił. To na pewno bym zrobił. I to też bym machnął. Więc tylko dwa niklu, żeby zrobić. Nie, to jest... Kurde, czy jestem głupi? Chwila. No to wychodzi. Odepnij wszystkie. Jasny gwint. No, debil. Kurde. Te rzeczy potrzebuję. Ale wtopanie. Dobra, sztabka tytanu. O, tu mam przewód nawet, jest git. Nie ma złota. Sztabka tytanu za to jest. Trzeba, najpierw zjedzmy rybki. Jest sztabka tytanu. Na sztabkę tytanu potrzeba 2 litu, żeby mieć tą drugą, lepszą. Nie mam 0 litu, nieźle. O, nie mam 2. Jest plastal. Jest szkło emaliowane. Znaczy, za chwilę będzie. Shit. Co było potrzeba na baterię? Wieniec 2 razy. Kurde, tylko na jedną mam. A mam gumę? Mam gumę. Dobra, czyli muszę znaleźć... złoto. Nie to, złoto. Szukaj. Tutaj, na tej platformie były te wieńce do prądu. Żeby zrobić drugą baterię, potrzebuję 2. Tak samo 2 te... o, właśnie te. Przy okazji. I... zostaje tylko znaleźć 1 złoto. Nie mam pojęcia, z których wychodziło złoto. Czy jak to rozwalę, zostaje... O, nasionka. Dobra, git. Właśnie nie pomyślałem o tym wcześniej. Przez co nie miałem posadzone. Tak to bym nie musiał nawet za tym szukać, nie? Szukaj złota. Fragment, miedź, kwarc, osad soli. Możesz zawierać srebro. Możesz zawierać... Aha, te grube mogą zawierać złoto. To one były przy wulkanie. Ja mam miejsca. Tak, co kod napłakał trochę.
Dobra, wezmę jednak statyczek, no bo to bez sensu tak w tej wewce latać, więc w sumie to znajdę złoto, to po prostu wróceniem. O, złoto! Nie no, tego to się nie spodziewałem. No i dobra. O, tego dziwne nie mogę podnieść. No dobra. Kurde. Chciałem jeden, na chwilę wypadłem. Mam 10. Wow, wow. I tak to można zbierać surowce. Oh shit. Jeszcze tak mi się przypomniało, że miałem tam wrócić się po tą stację do montowania pojazdów, nie? Więc muszę ten kilometr pokonać, licząc sami z powrotem, więc... Zapomniałem o tym wcześniej. W sensie, w sumie to bardziej mi się nie chciało. A że uważałem, że na razie mi nie jest potrzebne, to nie dotykałem. No i nadszedł ten moment. Zawsze musi nadejść. Spoko, spoko, ja tylko na chwilę. Czyli co? Witam. Teraz nie mogę go nazywać pingwin, bo za dużo pingwinów jest. Kurde, nic nie widać. Dobrze, już widziałem, jak go robią. Cześć, mordeczko. Dawno się nie widzieliśmy. Cyk. I od razu dla ciebie, specjalnie przygotowane. Proszę bardzo. I super, gotowe. Co mnie ciekawi najbardziej, to że... Aha, ile ty masz zanurzenia, nie popatrzyłem. To, że w zwykłym fabrykatorze można te ulepszenia robić teraz. 400, nie tak źle. Dobra, nowy obywatel jest. Jest cel, jest drugi cel i jeszcze tam, gdzie byłem w tych podziemiach i jeszcze tamte zanurzenie, gdzie potem płynąłem sebą, tylko tam chyba i tak sebą popłynę, bo nie chcę mi się chodzić po Dniewsku, cię? A tego zostawię tam na tę placówkę, gdzie wydobywali surowce. I... Aha, i nie mam litu chyba, żeby zrobić wszystkie ulepszenia na tą chwilę. Bo o ile to mam, nie mam dość rubinów, czy mi się zdaje? 0 litu. Ołów. Diament. 2 te cuda. Już się nauczyłem, mniej więcej. Oddaj. Nie tu. Kurde, w tej wewte. Mamy jedną rzecz. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem idealnie. Czyli 2 litu i będę miał wszystko, nie tutaj. Będę miał wszystko, co potrzebuję do tego Andrzeja. Seba Andrzej. Kurde, no już same nazwy nasuwają. I masz zanurzenie 700, czyli troszkę lepiej niż C-Track. Delikatnie. Andrzej. No i dobra. Widzę, że Below Zero to robię dzielnicę Sobiksów i Andrzejów, no. Gang.
Dobra, a tu sobie skończymy ten odcinek. O, troszkę się udało rzeczy, myślę, porobić. I pozwiedzać. I jeszcze więcej do zwiedzania. I jeszcze są parę rzeczy, które trzeba pozwiedzać i mamy mniej więcej kierunek, gdzie one są. Czyli podziemia, gdzie był ten odwiert, ten artefakt architektów X3J i tam, gdzie były te grzyby, czyli gdzieś w tamtym kierunku. Około kilometr od tej bazy. Tylko co brać, nie? Bo ten był fajny do tego odwiertu, no bo jak mu założę wiertło, to będę miał co tam zdobywać. O ile będę potrzebował. No ale tak to chyba sebą, żeby się nie bawić z właśnie szuraniem po dnie. Zobaczy. Czas pokaże, nie? Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli seria wam się podoba, zostawiajcie komentarze i łapki. Zawsze to troszkę pomaga, a przede wszystkim fajnie to zobaczyć, bądźmy szczerzy. No bo o ile to robię tak bardziej hobbystycznie, a nie w jakimś tam dziwnym zamiarze, to tyle, no fajnie czasem z kimś popisać. I też fajnie, jak wiem, że wam się podoba. Dzięki jeszcze raz. Do następnego. Cześć.